Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo zaprezentuję Ci takie wstępne doniesienie z częściowego wygłuszenia pokoju, w którym kręcę filmy. Jest to pokój w domu, przerobiony na tak zwane domowe studio i niestety ma też inną funkcję. Jest tutaj kilka szaf, które służą za domowe archiwum. Papierów niestety zbiera się cała masa. Po mojej prawej stronie, po Twojej lewej jest olbrzymie okno, na którym kiedyś zamontowałem aluminiowe żaluzje. Podłoga jest wyłożona parkietem, no, drewnianym parkietem, który na pewno nie jest materiałem wygłuszającym dobrze dźwięk. Drzwi do tego pokoju są tam, są przeszklone, takie zwykłe drzwi, praktycznie samo szkło. I w miarę ulepszania mojej produkcji doszedłem do wniosku, że nie wystarczy kupowanie coraz lepszych mikrofonów, no i warto by zrobić coś z akustyką tego pomieszczenia. Oczywiście kupowanie mikrofonów oraz rejestratorów dźwięku. Natomiast teoria do tego jest bardzo prosta. Odbicia fal dźwiękowych, które usłyszysz w odstępie krótszym niż 80 milisekund, nie są rozróżniane przez Twój mózg jako dwa oddzielne dźwięki. No jeżeli jest więcej niż 100 milisekund, to oczywiście słyszysz echo. No niestety, nie dotyczy to jednak Twojego akustycznego ekwipunku. Ten sprzęt jest coraz lepszy, ściąga co może, no i nagrania mogą być z pogłosem. I być może na początkach YouTube'a takie nagranie byle czym, byle jak, z byle jakim dźwiękiem przechodziło, no ale teraz już niestety nie. Także potraktuj to doniesienie jako wstępne, bo kupiłem na razie około 3 metrów kwadratowych, to są takie panele Mercury Wedge 300. Jest to jedna paczka i ta paczka w zestawie się nazywa Universal Acoustic Pluto 1 Room Kit, zestaw gąbek głuszących. Także to są takie 30 cm panele i na razie rozłożyłem je z tyłu w dwóch warstwach, prawda? Oraz tutaj po mojej lewej stronie nie przyklejałem na razie do ściany, chociaż klej dostałem. I druga rzecz, którą kupiłem, to są takie dwie podkładki Adam Hall pod monitory. Jedna podkładka poszła już tutaj pod laptop, który jest jednocześnie moim prompterkiem, a drugą rozmontowałem i dałem na biurko, czyli tutaj operuję myszką, tutaj też trochę kładę tą rękę, ale idea jest taka, że dźwięk, który jakoś się tam odbija, idzie tam, wraca i nie odbija się od biurka, jednocześnie trochę wygłusza mój laptopik. Oczywiście jakieś dwa dywaniki na parkiecik, no, zasłaniają tylko fragment podłogi, drugi, znaczy jeden dywanik poszedł tam, drugi pod moje nogi. Zasłaniają oczywiście tylko fragment podłogi, ale zobaczę, jak zacznie się coś tam sprawdzać, może dokupię więcej. No z dywanami jest ten problem, że czasami je trzeba odkurzać, a ja, że tak powiem, do takiej roboty stworzony nie jestem. Oczywiście w zestawie tego Pluto Kit, prawda, dostajesz taki cudowny klej do przyklejenia tych paneli do ściany i ten klej ma tą zaletę, że nie zmienia ich wartości akustycznych. Jak Ci mówiłem wcześniej, nie przykleiłem jeszcze tych paneli do ściany. Chcę nieco przetestować różne miejsca ułożenia tych pianek. No, w zasadzie powinienem zacząć od tamtej ściany, no, ale zacząłem od tej, ponieważ kupiłem zaledwie 24 takie panele, jest to około 3 metrów kwadratowych. I co mogę powiedzieć? Pierwsze testy co do jakości dźwięku wypadły mi zachęcająco. Oczywiście na końcu dam Ci próbkę z jakichś poprzednich filmów. Używałem w zasadzie tego samego zestawu, czyli to jest Rode NTG3, tutaj, który mam gdzieś w jakiejś odległości 40 cm od moich ust, pod takim kątem gdzieś 45 stopni. Rejestrator z Zoom F8 tutaj w kąciku sobie ładnie stoi i widzę nawet, że
działa. Natomiast, co Ci chciałbym więcej powiedzieć? W tym zestawie Pluto pianki są w kolorze grafitowym. Na stronie producenta firmy UniversalAcoustics.com znalazłem jeszcze fioletowe oraz burgundowe, takie no powiedzmy takie czerwonawe, prawda, buraczkowe trochę. I weź pod uwagę, że zmieni Ci się estetyka pomieszczenia oraz poniekąd zmieni Ci się zaciemnienie Twojego studia. U mnie tutaj było wszystko ładnie bialutkie, prawda, natomiast w tej chwili jest już troszeczkę ciemniej. No powiedzmy, dla mnie nie jest to wielkim jakimś problemem. Większość produkcji to jest gadająca główka, powiedzmy w teorii mądra gadająca główka. Ale powiedzmy, jak wygląd Twojego tła ma znaczenie, to wybór niestety masz niewielki. No, troszeczkę możesz pomanipulować głębią ostrości, aby to tło było rozmyte. Wtedy za bardzo nie widać wypustek na tych ściankach. Na tych w sumie nie ściankach, tylko piankach. Ale powiedzmy, jak robisz podcasty, to nie ma to dla Ciebie większego znaczenia. Jeżeli chodzi o koszt paneli, tutaj jest fakturka 690 zł po rabacie w sklepie muzyczny.pl. Do tego dywaniki, które Ci na razie nie pokazuję, 100 zł kupione w Castoramie. I ponieważ ten mikrofonik Rode NTG3 jest hiperkardioidalny, rozważam poważnie jakiś zakup panelu akustycznego, który będzie osłaniał go od sufitu, ponieważ pomimo, że większość dźwięku do niego idzie stąd, czyli z moich ust, to część się odbija, jakoś trafia od sufitu i od tamtych ścian. No, co z tego wyjdzie, nie wiem, ale jak już coś zaplanowałem, to z reguły dokańczam danego dzieła. Także jak go kupię, to zaprezentuję. Troszeczkę problem jest jeden, ponieważ totalnie mi zasłoni światło, prawda? Czyli będę musiał zrobić jakąś alpejską kombinację. Także na tym kończę. No, jeżeli słyszysz jakąś różnicę w stosunku do poprzedniego filmu, który Ci za chwilę puszczę, oczywiście skomentuj to, daj to poniżej. Mam nadzieję, że nie będzie to tylko efekt placebo. No, być może sam masz jakieś doświadczenia w wygłuszaniu swojego studio. Także napisz, jak to wygląda u Ciebie. I za chwileczkę dam Ci próbkę dźwięku z poprzedniego filmiku. No i być może jakiś inny filmik, ale to już gdzieś w adnotacjach na górze. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce. W tym wideo chciałbym Ci nieco opowiedzieć o monopodzie Manfrotto, o takim wdzięcznym symbolu 562B1. Stoi on tutaj już od godziny, sprawdza się, czy się nie przechylił. Natomiast kupiłem go gdzieś ponad pół roku temu za jakieś 700 zł.